Witam, drogi Kościele, a tak się wsłuchałem i w Pana Boga i w to, co mówi, że aż mi żona przypomniała, że kazanie dzisiaj mam. Także dziękuję, kochanie. Mam dzisiaj kazanie, tak? I chciałem powiedzieć, że wchodzimy w nowy cykl kazań. Kasiu, też Piotrze, dziękuję Ci bardzo za to, co powiedzieliście, bo to rzeczywiście bardzo Wasze osobiste, ale tak na bieżąco od razu wczoraj też byliśmy u takiego małżeństwa, które ma dwójkę dzieci, przy czym Magda już jest w wieczności, bo przyszła na świat, już nie żyła, ale jest Zuzia, która ma już prawie 2 lata i jest podwójną radością tego, co Pan Bóg może zrobić. I też o to się modlę i tego Wam życzę, żeby Pan Bóg pobłogosławił w właściwym czasie i pomnożył, a nie dodał. Cieszę się, że możemy być razem, a dzisiaj rozpoczynamy taki cykl kazań Bezobjawiowa wiara i myślę, że ta historia Piotra i Kasi nie może inaczej, lepiej nie mogła wyrazić tego, że wiara zawsze musi się objawić w jakiś sposób, jeśli ma być żywą wiarą. To trochę tak jak dzisiaj, być może jak jesteście w domu gdzieś albo tutaj przyszliście, zima musi się jakoś objawić, prawda? Objawia się mrozem. I wszyscy są zdziwieni naraz, że podczas zimy jest mróz i pewnie wszystkie media, jak podejrzewam, będą dzisiaj i jutro o tym mówić, że naraz do Polski przyszła zima, może nie zaskoczyła też drogowców. Ale jest niemożliwe, żeby coś, co przeżywamy, nie objawiało się w jakiś sposób. Więc wiara bez uczynków jest martwa, tym dzisiaj się zajmiemy takim fragmentem. Potem też będziemy mówić w kolejnych tygodniach, że Chrystus jest pełnią objawienia, że wiara jest czynna w miłości, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie i że wiara bierze się ze słuchania. Kilka tematów, kilka historii, kilka fragmentów, które będą o tym mówić. Ponieważ w tym niejednokrotnie bezobjawowym świecie, w którym żyjemy, często spotykamy się z pewnym znieczuleniem, ale jako ludzie mistrza chcemy żyć w pełni objawowym życiem. Bo jesteśmy ludźmi mistrza, a mistrz żył objawowym życiem. Jeśli nasza wiara będzie bezobjawowa, to pojawią się choroby współistniejące. A te choroby współistniejące prowadzą do upadku. Choroby współistniejące mam na myśli znieczulenie, brak troski, pogarda, wyniosłość. Biblia mnóstwo tych chorób wymienia, które jeśli wystąpią w naszym życiu, to powodują, że nasza wiara zaczyna być martwa albo obumiera. Więc nie możemy żyć bezobjawowym chrześcijaństwem, ponieważ Jezus, który jest pełnią objawienia, tak mówi Boże Słowo, kiedy żył na ziemi, pokazywał, jaki jest Ojciec w niebie. I chcę, żebyśmy po zakończeniu tego cyklu, za kilka tygodni, żeby moja i Twoja wiara doznała odnowienia i objawienia działania Boga w nas. A teraz jedno zdanie dla dzieci. Jeśli oglądacie albo jesteście gdzieś z tamtej strony, to chcę powiedzieć, żebyście w jakiś sposób wyraziły, narysowały bądź pokazały, a potem ich rodzice to sfotografują i puszczą w komentarzu na Facebooku bądź na YouTubie, żebyście odpowiedziały na pytanie, jak można pokazać wiarę. Jak można pokazać wiarę? Jeśli jesteś dzieckiem, gdzieś jesteś w domu, to proszę zróbcie to. A dla was do dorosłych, pierwszym objawem, słyszeliśmy to w studiu, pierwszym albo jednym z objawów wiary może być to, że udostępnisz to nabożeństwo. Ponieważ jak mamy się dzisiaj dzielić naszą wiarą, kiedy większość z nas albo spora część, większość czasu przebywa w domu? No można to zrobić chociażby w ten sposób, że pokazujesz to, co oglądasz, a pewnie twoi znajomi, których gdzieś tam masz, zapytają z jakiego powodu i co jest powodem tego, że chcesz pokazywać i objawiać swoją wiarę. Ale kiedy myślę o dzisiejszym świecie, to nie wiem, czy zauważyliście, że w tym dzisiejszym świecie jest mnóstwo podróbek, mnóstwo rzeczy, które wyglądają jak oryginał, ale tym oryginałem nie są. Bo przecież mógłbym chodzić z podrobionym smartwatchem, który wygląda jak prawdziwy. Mógłbym mieć imitację, perfum, sztuczne paznokcie, włosy, fałszywe produkty takiej czy innej firmy i mogę dodawać do kawy coś, co nie nazywa się cukrem, ale smakuje podobnie. I nosić nieprawdziwe ubrania od projektantów, którzy kiedyś zaprojektowali, a my dzisiaj mamy podróbki. I oczywiście czasami podróbka działa równie dobrze jak oryginał, ale jest też sporo tańsza, jak wiadomo, bo czasami, taki sucharek teraz będzie, czasami sztuczne zęby są lepsze niż brak zębów, prawda? Gdybyście pewnie tu byli, to część z was by się zaśmiała, szczególnie ta, która jest bliższa tej prawdy. Ale jest jeden obszar w życiu, w którym podróbka nie działa i potrzebujesz prawdziwej rzeczy, albo przynajmniej jedna rzecz, i tą rzeczą, czy tym, co w naszym życiu ma zaistnieć, jest właśnie wiara. Można i próbują ją ludzie podrobić, ale myślę, że to, czego oczekujemy i potrzebujemy, to oryginał.
to to, co autentycznie wewnątrz nas przeżywamy. Myśląc o tym, bez wiary nie bylibyśmy w stanie pokonać niektórych przeszkód, między innymi takich, o których dzisiaj słyszeliśmy, czy między innymi takie, które gdzieś w twoim życiu są w dniu dzisiejszym, które napotykamy na co dzień. Fałszywa wiara nigdy nie miała mocy, żeby ci pomóc, żeby cię ocalić. Fałszywa wiara czy jakaś tam religijność nie będzie miała mocy, żeby cię ocalić bądź ochronić, szczególnie w czasie próby. Fałszywa wiara nigdy nie odpowie na modlitwy, ani nas, czy mnie, czy ciebie nie zmieni. I chcę przeczytać jeden fragment z Pisma Świętego, na którym chcę oprzeć to dzisiejsze moje przesłanie, z listu do Jakuba, z 2 rozdziału od 14 wersetu. Podążajcie ze mną. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład, brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brak im chleba. Ale ktoś z was im mówi, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka. Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie dzięki wierze. Podobnie było z Rahab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. I niektórzy uważają, że ten tekst jest sprzeczny z tym, co mówi apostoł Paweł i że Jakub i apostoł Paweł zaprzeczają sobie nawzajem. Bo apostoł Paweł mówi, że dzięki wierze jest nasze zbawienie, dzięki wierze w Chrystusa i już nie potrzeba żadnych uczynków, żebyśmy byli zbawieni i wierzę, że się nie wykluczają, ale uzupełniają. Bo Paweł podkreśla, skąd wiemy, że jesteśmy zbawieni, a jesteśmy zbawieni dzięki Chrystusowi i dzięki tylko Niemu. I żaden nasz czyn mniej lub bardziej religijny nie możemy go do Niego dołożyć, bo to by świadczyło, że ofiara Chrystusa nie jest wystarczająca, żeby nas zbawić. A ofiara Chrystusa jest wystarczająca do naszego zbawienia. A Jakub podkreśla, jak pokazać, że jesteśmy zbawieni. Więc apostoł Paweł podkreśla, skąd i w kim mamy zbawienie, a Jakub mówi, w jaki sposób pokazać, że doznaliśmy i że jesteśmy zbawieni. Paweł skupia się na korzeniu naszego zbawienia, które jest wewnętrzne, które jest niewidoczne, podczas gdy Jakub skupia się na skutkach tego zbawienia, które jest zewnętrzne i widzialne przez innych. I kiedy w taki sposób na to spojrzymy, to myślę, że to się uzupełni i złoży ze sobą. Tak więc Jakub mówi kilka rzeczy o prawdziwej wierze, o tym, w jaki sposób manifestuje się to zbawienie, które mamy w Chrystusie w naszym codziennym życiu. Ale interesujące jest to, że zaczyna od powiedzenia nam rzeczy, którymi prawdziwa wiara nie jest. I pierwszą z tych rzeczy jest to, że wiara to coś więcej niż słowa. Wiara to nie tylko słowa. Oczywiście, żeby wyznać Chrystusa jako Pana i Zbawcę, musimy uznać to, czy wyznać swoimi ustami, zamanifestować to między innymi ustami i uwierzyć w sercu. Ale wiara to coś więcej niż słowa. Ten tekst o tym mówi. Cóż z tego, bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, ale w żaden sposób tego nie manifestuje w swoim życiu. Czy ta wiara może go uratować? Czy ta wiara może spowodować, że jego życie będzie przepełnione Bożą obecnością? Kluczem jest to, kiedy Jakub pisał, że jeśli ktoś mówi, że wierzy, to jest główny punkt tego pierwszej części tego fragmentu. Prawdziwa wiara to coś więcej niż tylko słowa, które mówimy. To więcej niż tylko zapamiętana czy wypowiedziana modlitwa. To więcej niż tylko zapamiętywanie Pisma Świętego czy czytanie go. Jest wielu ludzi bez wiary, którzy potrafią cytować wersety lepiej niż ja czy ty.
ale nie mają wiary wewnątrz, która jest żywa. Twierdzenie, że mam wiarę i znam wszystkich chrześcijan, czy wielu chrześcijan, znając modne słowa i znając całą teologię, nie oznacza, że mam wiarę. Oznacza, że mam wiedzę na temat wiary, ale nie zawsze oznacza, że mam wiarę. Co też nie znaczy, że mamy zaniedbywać, czy to modlitwy, czy wypowiadanie słów, czy czytanie słowa. To, że mówię, że mogę... Przykład sportowy. To, że mówię, że mogę zrobić wsad z koszykówki za 3 punkty, nie oznacza, że potrafię to zrobić. Gdybym was tu zaczął przekonywać, że potrafię pięknie grać na pianinie, to może nawet niektórzy z was by częściowo wierzyli, ale ja bym tylko tak mówił, a test przyszedłbym wtedy, kiedy bym tam usiadł. Zawsze pytam, czy pianino ma demo, bo wtedy włączam i udaję, że gram. Niektórzy się nawet nabierają, pytają, a skąd ty tak potrafisz? A ja mówię już, no wiecie skąd. Taka znana ilustracja, którą myślę, że wielu kaznodziejów używało, i ja ją tylko przytoczę i być może wielu z nas ją słyszało, historia o taczce, kiedy jeden człowiek chciał z jednej strony nad przepaścią, na drugą stronę przewieźć kogoś po cienkiej desce i przejechał pustą taczką w jedną i z powrotem i ludzie bili brawo. Potem drugi raz przyjechał, znowu bili brawo i zapytał się, a czy ktoś wierzy, że mógłbym przewieźć ciebie z tej strony na tamtą stronę góry? No i wszyscy, tak, tak, oczywiście, wierzymy, wierzymy. A on mówi, to proszę, zapraszam pierwszą osobę. Jak myślicie, czy ktoś przyszedł? I to jest często nasza bezobjawowa wiara, że my jesteśmy w stanie powiedzieć tak, ale kiedy dochodzi do czynu czy zamanifestowania, to już ludzie milkną. I w tej historii, nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie, nie sprawdziłem, ale w tej historii, natomiast mówię o pewnej prawdzie, jeden człowiek się zgłosił, młody chłopiec, powiedział, ja jestem chętny, żebyś mnie przewiózł. Wsiadł do taczki, ten człowiek przewiózł go w jedną stronę, z powrotem wszyscy brawo bili i mówią, wow, jaki ty jesteś fantastycznym, młodym, dorosłym, wierzącym. A co to się stało, że ty się zdecydowałeś? A on mówi, bo to jest mój tata, a mój tata nie zrobiłby mi krzywdy. I z Bogiem jest podobnie, kiedy wierzymy, wyznajemy, ale kiedy Bóg mówi, dobrze, a teraz chcę poprowadzić cię w miejsce, gdzie nie byłeś, musisz mi zaufać, że przejdziemy w tamtą i z powrotem, to wiele osób milknie, ale jeśli mamy Boga za Ojca, to zdecydujemy się, żeby wejść w to z naszego punktu niebezpieczne miejsce, z Bożego punktu, miejsce, w które chce nam pokazać, żeby coś w nas ukształtować, w naszym charakterze. Bo wiara to więcej niż słowa. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, Ewangelista Mateusz mówi, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który spełni wolę mego Ojca, który jest w niebie. I my niejednokrotnie mamy problem ze spełnieniem tej woli Ojca w niebie, bo nawet słyszymy i wiemy, co Pan Jezus do nas mówi. Nawet chcielibyśmy za tym pójść, ale dopóki tego nie wypełnimy, nie sprawdzimy, nie przeżyjemy, nie poczujemy na własnej skórze, to tak naprawdę mówimy tylko Panie, Panie. Ale nie stoi za tym jakaś nasza decyzja czy nasze doświadczenie. Więc jaką wartość ma ta nieprawdziwa wiara, ta podrobiona wiara? Nie ma innej wartości niż oszukiwanie się i sprawienie, że myślimy, że wszystko jest w porządku, podczas gdy tak naprawdę nie jest. Prawdziwa wiara to coś więcej niż słowa, które wypowiadam. I tu jest też przykład od razu podany. Jakub nie trzyma nas w niepewności, ale tłumaczy. Jeśli brat lub siostra są źle ubrani, krótko mówiąc, jest im zimno. Dzisiaj wiecie, to znaczy, że jest zimno. I brakuje im codziennego pożywienia i przychodzą do nas, żeby nas o to poprosić, a my mówimy, tak, pomodlę się o ciebie i wracamy do własnego domu, nic nie robiąc, to tak naprawdę nie mamy wiary, bądź nasza wiara nie wyraża się, jest bez objawów. I to jest prosty przykład i myślimy sobie, nie no, gdybym ja kogoś zobaczył, kto jest zmarznięty albo kto nie ma pożywienia, to na pewno bym się z nim podzielił. Ale różnie to bywa w naszym życiu. Gdybyśmy tu użyli innych przykładów, a kiedy kogoś widzę w potrzebie, albo jeszcze inaczej, kiedyś z kimś się dawno nie widziałem, a kiedyś widziałem się z tym kimś co tydzień. Prawda, że to dziś takie dosyć bliskie? Kiedyś co tydzień być może mogliśmy się widywać tutaj, żeby uwielbiać Pana Boga, ale też żeby mieć radość czerpania ze społeczności ze sobą nawzajem. Dziś wielu z nas nie widziało się ze sobą bardzo dawno, ale jest tak mnóstwo środków komunikacji, nie miejskiej, ale takiej internetowej chociażby. Możesz zadzwonić, możesz napisać, możesz połączyć się przez ten czy inny komunikator, żeby usłyszeć głos żywej osoby po drugiej stronie.
zacznijmy to robić, to za czym tęsknimy. Zacznijmy to robić, jeśli tego nie robiliśmy. Albo myślę sobie, przecież co tydzień dzięki Bożej łasce nie przerwaliśmy i dzięki wielu pracy wielu osób i służbie wielu osób i poświęcania czasu wielu osób, co tydzień możemy być ze sobą podczas nabożeństwa, choć online. I wiecie, dzięki Bogu, że niektóre portale dają możliwość komentowania tego pod spodem. Więc możemy tam pisać, możemy mówić, możemy prosić o modlitwę, możemy wyrażać swoją wdzięczność. Możemy to robić w czasie rzeczywistym. Bo kiedy skończy się nabożeństwo, to już na żywo nie możemy tego robić. Więc zachęcam do tego, żebyśmy rzeczywiście, kiedy jest godzina za 5, 10 czy za 10, siadali, czy bywali, czy jesteśmy w naszych domach, włączali, uczestniczyli, a może nawet jedni z drugimi umówili się w domu, spotkali się we dwie rodziny, jeśli to nie zagraża waszemu jakiemuś poglądowi na bezpieczeństwo i uwielbiali, śpiewali. Wiecie, jak to będzie dziwnie, kiedy spotkacie się w czwórkę albo w piątkę i trzeba będzie uwielbiać i słyszeć swoje głosy. Zawsze można podkręcić trochę lepiej, żeby trochę zagłuszyć i swoje fałsze również, bo nie wszyscy mają te talenty. To by było niesamowite, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że będziemy wypełniać to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, że spotykali się, łamali chlebem, trwali w społeczności, w modlitwie i w nauce apostolskiej. Wracając do tego, jak może objawić się ta nasza wiara. Przeczytałem taki fragment, który myślę, że zobrazuje to, co przed chwilą czytałem u Jakuba, że jeśli ktoś jest źle ubrany, brakuje im codziennego pożywienia, niektórzy mówią tylko idź się, będę się o ciebie modlił, ale nic praktycznego nie robią. To kiedyś taki przykład usłyszałem, że kilka osób leciało w samolocie, niech to będzie, że 12 leciało w samolocie, no i mówią, samolot zepsuł się i zaczął spadać, pikować w dół. Mówią, co robimy w tej sytuacji? I jeden mówi, ja się będę modlił. A on mówi, dobrze, to ty się módl, a my wyskoczymy za spadochronami. Nawet dobrze, bo mamy tylko 11 sztuk. Więc chcę tylko pokazać, że sama modlitwa, samo powiedzenie komuś, że coś zrobię, ale nie zrobienie tego albo nie zrobienie nic w tym kierunku, tak naprawdę do niczego prawdziwego nas nie prowadzi. Prawdziwa wiara to coś więcej niż emocje czy deklaracja. I to był świetny, czy jest świetny przykład Jakuba. Jeśli zobaczymy kogoś w potrzebie, kto jest na zewnątrz, czy kogoś w jakiejkolwiek potrzebie i nie zareagujemy, albo nie będziemy chcieli zareagować, albo po prostu nam się nie będzie chciało, to tak naprawdę nasza wiara, moja i twoja wiara jest bezobjawowa. Bo prawdziwa wiara jest praktyczna i wiąże się z potrzebami ludzi. Kiedy popatrzymy na naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, to Jego wiara zawsze była praktyczna i zawsze wiązała się z potrzebami innych ludzi. Druga rzecz, jaką widzę w tym tekście, to że wiara to coś więcej niż idea. Jakub mówi, ale ktoś powie, ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę niezależnie od swoich uczynków, a ja pokażę ci moją wiarę przez moje uczynki. Jakub ma tu na myśli, że dla niektórych ludzi wiara jest tylko rozmową, pomysłem, debatą, pewnym nurtem filozoficznym. Niektórzy ludzie mogą rozmawiać o Bogu i religii dzień i noc, ale nie mają wiary. Wiecie, ja już chyba nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby czytać te wszystkie mnóstwo komentarzy pod mnóstwem różnych rzeczy, gdzie ludzie debatują, za przeproszeniem, o pierdołach, wybaczcie to słowo, ale tak naprawdę, żeby wyjść zza monitora i coś zrobić, to jakoś ich nazwisk nie widzę. Dzięki Bogu, że nie muszę mówić o ludziach z naszego Kościoła, tylko o tych innych. Często mówią, że są z Kościoła Pańskiego, czyli z żadnego. Bo już tak są wszystkim zranieni, tak są wszystkim zniesmaczeni, że już tylko szukają, gdzie by tutaj komu przyłożyć i obronić najświętszą wiarę, czyli tą, którą oni wierzą. Może się nawet ktoś obrazić, mam nadzieję, że nie. Ale dokładnie Jakub o tym mówi, więc tylko rozwijam to, co on powiedział. To nie jest debata, to nie jest tylko i wyłącznie dyskusja, ale przede wszystkim praktyczne działanie w stosunku do innych ludzi. Niektórzy ludzie myślą, że chcą być posłuszni chcą być posłuszni Bogu, ale wolą raczej debatować nad Bogiem, niż za Nim iść. Będą rozmawiać i rozmawiać, i nawet może dojdą do prawdziwych wniosków, ale one nigdy nie znajdą albo nie znajdą swojego zastosowania. I Jakub argumentuje to
pokazując jakby w pewien sposób trzy grupy ludzi. Kontrast między tymi trzema typami. Pierwsi, którzy chcą rozmawiać o Bogu, o Biblii i o wszystkim tym, co związane. Drudzy, którzy chcą czynić tylko dobre uczynki, nie rozmawiać, nie wiedzieć, żyć w niewiedzy, ale tylko czynić. I trzecia grupa to ci, którzy robią jedno i drugie. I myślę, że kiedy zastanawiamy się teraz, czy myślimy, to chciałby każdy z nas być w tej trzeciej, którzy i czytają, i poznają, i mają wiedzę, czyli wiedzą, dlaczego wierzą, ale też wiedzą, jak praktykować to, czego się dowiedzieli. Kluczowe w tym wersecie jest to, że Jakub mówi, pokażę ci moją wiarę przez moje uczynki. Mówi nam, że prawdziwa wiara jest widzialna. Możemy zobaczyć wiarę w działaniu. Kiedyś ktoś znowu podał taki przykład, w jaki sposób mogę zobaczyć wiatr. Jak on wygląda? Opisz mi, jak wygląda wiatr. Nie da rady zobaczyć wiatru, ale można zobaczyć skutki jego działania, nawet w zamkniętym pomieszczeniu. Bo coś się przesuwa, coś szumi, coś się łamie. Widać go. Natomiast nie, czy skutki bardziej jego działania? Z wiarą jest podobnie. Nie możemy zobaczyć, jaką mamy wiarę w sercu. Nie da się tam zajrzeć, gdziekolwiek ono jest, to duchowe serce, czy w tym miejscu, czy w innym, czy tu. Ale możemy zobaczyć skutki działania naszej wiary w codziennym życiu, jeśli tę wiarę mamy wewnątrz. To jest trochę tak, jak zobaczyć możemy miłość. Jak doświadczyć? Kiedy wprowadzamy miłość w czyn, to słowa kocham cię zaczynają mieć dopiero wtedy znaczenie. Natomiast jeśli tylko gadamy i paplamy, to tak naprawdę tylko gadamy i paplamy i za tym nic być może nie stoi. Jeśli jest zbyt wielu ludzi, którzy mówią, że kocham, ale nie kochają albo mają różne zrozumienie tego słowa, bo miłość wtedy jest dysfunkcyjna, to kiedy tylko mówimy, a nie stoją za tym czyny wskazujące na miłość chociażby, to ta miłość raczej niszczy niż buduje. To nie jest miłość, ale to nie przejawia się w naszym codziennym traktowaniu siebie nawzajem. Nie możemy zobaczyć wiary, dopóki nie zobaczymy jej w działaniu. Możemy o niej rozmawiać, debatować całymi dniami, godzinami. Możemy dyskutować, ale tak naprawdę ważne jest to, co z tym zrobimy, do czego doszliśmy. Pokaż mi swoją wiarę, a wtedy uwierzę, że ją masz. Ktoś tak powiedział. Kiedy Bóg pojawia się w twoim życiu, a dla każdego z nas On w trochę inny sposób się objawił, czy się pokazał, to jedna rzecz powinna być taka sama dla każdego. Kiedy Bóg objawił się w moim i w twoim życiu, to jedna rzecz powinna być taka sama dla każdego z nas. Kiedy Bóg pojawia się w twoim życiu, powinieneś się zmienić. Twoje stare ja powinno być zamienione na nasze nowe my. Kiedy Bóg pojawia się, to widać tą zmianę w naszym życiu, w naszym zachowaniu, w charakterze, w sposobie wyrażania, w sposobie wierzenia. Paweł mówi nam to w jednym z wersetów w drugim liście do Koryntian, tylko zacytuję. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, nadeszło nowe. Często przy uroczystości chrztu to mówimy. Stary człowiek został zanurzony, a nowy wzbudzony do życia. Choćby objawem naszej wiary jest wyznanie swojej wiary w chrzcie. To jest wiara, która się objawia bardzo praktycznie. Oczywiście w duchowej rzeczywistości też to ma znaczenie. Więc dzisiaj, jeśli jeszcze nie jesteś ochrzczony albo ochrzczona, nie wyraziłeś swojej wewnętrznej wiary w chrzcie, to chcę cię zapytać, co stoi na przeszkodzie. Bo jeśli nie brak wiary, może czasami jakaś obawa, może wstyd, może wszyscy myślą, że ty już jesteś wierzący, a ty jesteś wierzący, ale jeszcze nie wyraziłeś swojej wiary w chrzcie. Może myślisz sobie, jestem za młody, może myślisz sobie, jestem za stary, może myślisz sobie, teraz pandemia nie ma jak. Znajdziemy sposób. Ale niech twoja wiara dozna objawienia. Bo bezobjawowa może doprowadzić do czegoś martwego, a nie żywego. Paweł mówi nam, że stare rzeczy, stare nawyki związane z grzechem, które robiliśmy, doznają przemiany, umrą. Czasami to umieranie w naszym życiu trwa trochę, zanim te stare rzeczy umrą, ale umrą, kiedy nasza wiara będzie objawowa. Musimy pozwolić im na to, żeby umarły. Czasami potrzeba pracy, lat, niejednokrotnie jakiejś
jakiś gość czasu terapeutycznego, żeby coś powyjaśniać w naszej duszewnej części i nauczyć się w inny sposób reagować na to, co zawsze reagowaliśmy tak, jakbyśmy nie chcieli i to nas niszczyło. Kiedy Bóg wzbudza nas do życia i wzbudza w nas, w naszym duchu, naszą wiarę, to ona będzie się objawiać. Nie wiem, czy pewnie wam się zdarzyło, kiedy ktoś rodzi się na nowo, poznaje Chrystusa i naraz jest taki zafascynowany, chciałby, że tak powiem, wodę zawracać w drugą stronę w rzece i nawet wierzy, że to jest możliwe. I mówimy, mam nadzieję, że tak nie mówimy, ale tak czasami niektórzy myślą, spokojnie, miesiąc, dwa, rok przejdzie mu. A właśnie chodzi o to, żeby mu nie przeszło. Może nie, żeby bezmyślnie ktoś wierzył, ale żeby czytając Słowo, żebyśmy stosowali to. I każdemu z nas grozi martwica, bo kiedy w naszym krwiobiegu duchowym nie będzie obecności codziennej Ducha Świętego, to pewne kończyny w naszym życiu mogą obumrzeć, które nie powinny. Nogi, które mamy do zwiastowania Ewangelii, będą za ciężkie. Ręce, które mamy do tego, żeby błogosławić innym, będą za długie, żeby je podnieść. Głowa, która, czy myśli, które służą do tego, żeby wypowiadać i proklamować Boże Słowo, będą ociężałe. Nasze serce, które powinno być mięsiste, będzie zamrożone. Jeśli nasza wiara nie będzie się objawiać, nie tylko w słowach, nie tylko w uczuciach, ale też w czynach, to w naszym krwiobiegu może dojść do martwicy niektórych części naszego ciała. Bo wiara to jest coś, co robię. Tak mówi Jakub. Prawdziwa wiara to coś więcej niż prawda, to coś więcej niż wyrażenie opinii. Wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Nawet demony wierzą i drżą. Czy chcesz, by pokazano, głupcze, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Myślę, że niejednokrotnie spotkaliśmy ludzi, którzy mówią, że wierzą. Może sami takimi byliśmy, ale tak naprawdę nie ufają temu, co Pan Bóg mówi w swoim Słowie. Czasami bardziej wierzymy sobie niż temu, co Pan Bóg ma nam do przekazania. Bo wiara to nie jest coś, w co wierzysz w głowie, to nie jest coś, o co się kłócisz. Prawdziwa wiara nie jest najlepszym pomysłem, nie chodzi tylko o wypowiedzenie kilku słów. Prawdziwa wiara nie ogrzewa się tylko uczuciami. Prawdziwa wiara jest ewidentna, kiedy angażujemy ją w czyny, bo to jest coś, co robię, kiedy już jestem uratowany, zbawiony w Chrystusie. Wiara jest zawsze aktywna, nie jest bierna. Jest wyborem, a nie czymś, co wszyscy robimy. Kiedy ludzie patrzą na mnie i na ciebie, to widzą, czy trwamy w wierze. I wiecie, są tu dwa przykłady, nimi będę kończył. Są tu dwa przykłady Abrahama i Rahab. Bóg poprosił, przypomnę tylko Abrahama, żeby wziął swojego syna Izaaka i poszedł na górę, na której miał złożyć ofiarę. I w trakcie drogi okazało się, że tą ofiarą będzie Izaak, jego jedyny syn. Wszyscy znacie, albo spora część z nas zna tą historię. I Bóg zatrzymał nóż Abrahama, kiedy już był w górze i był w stanie złożyć tą ofiarę, jak domyślam się, gdzieś w sercu przeżywając to. I myślę, że jak wiecie, te wieści o tym bardzo szybko się rozeszły, że Abraham miał złożyć swojego syna, ale Bóg dał w zamian inną ofiarę baranka, co było też słowem proroczym dotyczącym Mesjasza, który miał przyjść. I potem ludzie powiedzieli, to nie Bóg, ale ludzie powiedzieli, że Abraham jest przyjacielem Boga, bo w oczach ludzi był usprawiedliwiony. Więc można by powiedzieć, czy chcę być przyjacielem Boga. Jeśli chcę być Jego przyjacielem, to moja wiara będzie się, powinna się objawiać w posłuszeństwie Jemu. A Jezus, przypomnę tylko, powiedział mi, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli zrobicie to, co wam rozkazuję. Nie o co was poproszę, nie o co was będę błagał, ale to, co wam rozkazuję. Więc zostaliśmy zbawieni przez samą wiarę w Chrystusa. Zmierzamy do nieba, jesteśmy dziećmi Boga, ale sama wiara w Chrystusa nie czyni nas przyjaciółmi Boga. Przyjaciółmi Boga uczyni nas to, jeśli będziemy posłuszni temu, co On do nas powiedział. I wiecie, potem druga postać, bo niektórzy powiedzieli, no ale Abraham, to był Boży mąż. On otrzymał obietnicę, że Bóg pomnoży i będzie więcej jego dzieci niż piasku na ziemi. To jest ktoś wybrany. A ja jestem takim kimś zwyczajnym.
żyjącym na co dzień, pracującym zdalnie, mającym dzieci w domu, które uczą się zdalnie, zmagającym się na co dzień z przeróżnymi rzeczami, jak ja mam tą moją wiarę objawić i pokazać i zapraktykować? Wiecie, i Jakub, żeby pokazać kontrast, to jako drugi przykład mówi o Rahab, która była dokładnym przeciwieństwem Abrahama. Abraham był ojcem Izraela, Rahab była poganką. Abraham wiódł całkiem niezłe życie, tak sądziła większość Żydów. Rahab była prostytutką. Mieszkała w bramie, która prowadziła do miasta, w wieży tego miasta. Wszyscy, którzy wchodzili, wiedzieli, że tam mieszka Rahab, u której mogli, w cudzysłowie powiem, pocieszyć się fizycznie. Abraham był przeciwieństwem Rahab i Rahab była jego przeciwieństwem. Ale Jakub mówi, że nawet Rahab była usprawiedliwiona swoimi czynami, kiedy przyjęła posłańców i wysłała ich inną drogą. Nie będę wchodził w ten temat, bo ona w pewien sposób oszukała tych, którzy przyszli ją zapytali, czy wie, gdzie są posłańcy, ale przez to też uratowała nie tylko swoje życie i swojej rodziny, ale całe miasto, w którym mieszkała. Bo dwóch izraelskich szpiegów pojawiło się w Jerychu i weszli do Rahab i ją tam zapytali, a ona powiedziała, że pokazała, że poszli w jakimś kierunku, który był przeciwnym kierunkiem, do którego mieli pójść i uratowała tych posłańców i przez to uratowała to miasto. I to, co uczyniła, przez to, co uczyniła, została usprawiedliwiona swoimi uczynkami na oczach tych mężczyzn. Działała z wiarą i czyjąc to uratowała nie tylko tych dwóch szpiegów, ale uratowała całe miasto, w którym żyła. Jakub mówi, jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Tak jak duch ożywia i czyni ciało użytecznym, tak uczynki ożywiają wiarę i sprawiają, że wiara jest produktywna i pożyteczna. Więc kiedy staniemy przed Chrystusem? Być może jedno z pytań, które sobie warto dzisiaj zadać, będzie brzmiało. Czy twoja wiara, czy moja wiara była pożyteczna, czy martwa i bezużyteczna? Czy ludzie, którzy obserwują moje życie, widzą w nas zmianę? Ponieważ prawdziwa wiara zawsze prowadzi do przemiany życia. A w żydowskim sposobie myślenia nie można było mówić o Bogu bez Bożych czynów. I zakończę stwierdzeniem z listu do Hebrajczyków. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Pochylmy na chwilę głowę w modlitwie. Będziemy śpiewać i uwielbiać Boga jeszcze za chwilę w jednej piosence. Niech ona też będzie wyrażeniem tej wiary słownej, która przerodzi się w czyny. Ale Panie Boże, Ty dzisiaj widzisz moje życie, moje serce. Widzisz serca i nasze życie tam, gdzie jesteśmy, w naszych domach. Czy tam, gdzie będziemy, kiedy będziemy słuchać tego przesłania. I Boże, to, co dzisiaj do Ciebie wołam, to Panie, daj nam zauważyć możliwości, w których chcemy pokazać, objawić naszą wiarę. Daj nam wyjść z tego kokonu, w którym jesteśmy, tego miejsca bezpieczeństwa i albo podzielić się Ewangelią, albo spowodować, żeby w kimś wzrosła wiara. A Panie, jeśli nam brakuje jej w naszym życiu, to Boże, wołamy do Ciebie, żebyś Ty objawił się w nas i poprzez nas, Panie. Bo kiedy Kościół jest w rozproszeniu, a dziś w takim jesteśmy, to nie oznacza, Panie, że Ty nie możesz nas użyć, że Ty nie możesz użyć naszego życia, że nie możesz kształtować naszego charakteru. I o to Ciebie proszę, Boże, żebyś objawiał się w nas i poprzez nas, wśród innych ludzi. Amen.